Cieszę się, że po raz kolejny mam zaszczyt być w ramach Warszawskiego Klubu Polonia Christiana wśród Państwa. Tak, no, odwołując, się, odwołując, odwołując się do tytułu naszego spotkania, Wielkie Księstwo Litewskie: Mit czy Rzeczywistość? To chciałbym zacząć od tego pierwszego, od wspomnienia tego pierwszego, czyli od mitu. I chciałbym zacząć od pewnego cytatu, który pochodzi z 1940 roku. Nie ma już Rzeczypospolitej. To jest luty 1940 roku. Nie ma już Rzeczypospolitej. Ziemia wileńska jest jako dar kraju Rad włączona do Republiki Litewskiej. My już wiemy, jak ta historia się dalej potoczyła, bo potem, że tak powiem, całość zostanie już zanektowana przez Związek Sowiecki. Jak wiadomo, wszystkie trzy państwa bałtyckie właśnie w maju, w czerwcu 1940 roku już skończą swój niepodległy byt, rozpocznie się straszliwa gehenna także tych narodów w Imperium Zła. Ale właśnie taki cytat. Kraj nasz... To ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. To tradycja ludów, które niegdyś w Wilnie miały swoją stolicę. To amalgamat krwi litewskiej, polskiej, białoruskiej, przemieszany z Żydami, Tatarami, Karaimami, Starowiercami. Krajowcy w naszym rozumieniu są to właśnie ci, co poprzez nacjonalizmy, poprzez splątaną sieć sporów i walk poszczególnych wiar narodowych, religijnych, Społecznych, ideowych, pragną spójni, a nie podziałów, zgody, a nie waśni, złączonych we wspólnym wysiłku ramion, a nie ziejących nienawiścią oczu i wysuniętych pięści o wyłączne posiadanie wspólnego skarbu. Jakże ich mało, takich krajowców, jak są niezrozumiani, jacy śmieszni w swej donkiszoterii, jacy nieżyciowi, a jednak są i trwają. I dalej, w tym samym tekście. Wielka idea krajowa przez wieki współżycia i wspólnie wyniesionej tradycji rozwinięta przetrwała twór państwowy, który ją wytworzył. Przetrwała lata zaboru i ucisku rosyjskiego, przetrwała szczątkowo po dzień dzisiejszy. Ale skończyła swe panowanie w wieku XX, wieku rozbudzonych nacjonalizmów. I stało się, ponieważ winno było zawsze tej idei ośrodkiem, że my Wilnianie pozostaliśmy jej stróżami i kapłanami. My, niemal wyłącznie Polacy tutejsi, przechowaliśmy ten znicz idei krajowej, otwartej przecież dla wszystkich. Wierzymy, że z tego cudnego Wilna utworzymy pomost zgody dla wszystkich krajowych narodów, Polaków, Litwinów, Białorusinów, Żydów, a nie jabłko niezgody. Koniec cytatu. To był, proszę Państwa, to są słowa, które zostały zamieszczone właśnie na początku 1940 roku. W wydawanej w Wilnie, ale już będące Wilno i cała ziemia wileńska pod okupacją Republiki Litewskiej, wydawanej wtedy właśnie Gazety Codziennej e, po polsku. A ponieważ był to e, jednak obszar Rzeczypospolitej okupowany przez inne państwo, no można powiedzieć, gazeta była polskojęzyczna. W tym sensie, że tu jest, mamy do czynienia właśnie z mitem tego, co się nazywa mitem idei krajowości, czyli idei kraju, w sensie przez duże K pisanego, jako pewnej, no, jak to niektórzy socjologowie czy, czy politolodzy nazywają, ojczyzny wyobrażonej. No bo na początku 1940 roku pis, pisać te słowa, prawda, o tym. Wielkim Księstwie Litewskim, które jest pomostem między różnymi narodami, które jednoczy i Polaków, Litwinów, Żydów, Białorusinów, Rosjan, tej rzeczywistości, która już wtedy na ziemi wileńskiej miała miejsce, to znaczy ostrego antypolskiego kursu podjętego przez władze litewskie właśnie, właśnie na tych ziemiach, po czasowym, jak się okazało, odstąpieniu tej ziemi, Republice litewskiej przez Sowietów. Nie pierwszy zresztą to przypadek, że ta, ta, ta ziemia i wilno, zwłaszcza jest traktowana jako, jako dowód przyjaźni władz Związku Sowieckiego dla, dla Republiki Litewskiej. Pierwszy raz będzie miało to miejsce przecież latem 1920 roku, kiedy ofensywa bolszewicka będzie szła na Warszawę. Wiadomo, z docelowym zamiarem niesienia płomienia rewolucji na zachód, a w międzyczasie to Wilno i Wieleńszczyzna były odstąpione przez, przez władze bolszewickie, rodzącej się wtedy Republice Litewskiej, która to przyjęła, oczywiście, bez żadnych, bez żadnych oporów, twierdząc, że te ziemie jej się należą. Wilno jest, jak, jak głosili, głoszą Litwini ich historyczną stolicą ale w rzeczywistości początku 1940 roku, zwłaszcza wtedy, wcześniej też, ale zwłaszcza wtedy takie, takie e, e, słowa, no to jest dowód rzeczywiście, e, przyjmując taką wersję korzystną dla, dla autorów tych słów, dla autora tych słów, aby to był Ludwik Chomiński, publicysta tej gazety codziennej wydawanej w Wilnie pod okupacją litewską, no można powiedzieć, że albo był bardzo wielkim optymistą, albo jakimś nostalgikiem, który nostal nostalgicznie wspominał dawną historię. No albo, jeżeli przyjąć wersję niekorzystną dla autora, że po prostu no, nie wiedział, o czym pisze, albo, albo pisał to, co kazano mu pisać, prawda. Władze państwa polskiego, no na przykład polskie, polscy dyplomaci w Kownie wtedy, no, interpretowali to jako, jako wybitnie antypolski tekst. W tej samej gazecie zresztą był czynny słynny Józef Mackiewicz, o którym, o którym jeszcze, do którego jeszcze nawiążę, to była postać oczywiście wielkiego formatu w sensie pisarskim, intelektualnym, pewnej wizji politycznej, ale on jeszcze przed 1939 rokiem w II Rzeczypospolitej należał do takich wybitnych postaci tego środowiska, właśnie tego tak zwanego kraju. Kraju, który właśnie ma, ma być tym powrotem do przeszłości, ale przecież przeszłość już była zwłaszcza wtedy, kiedy te słowa były pisane zdecydowanie zamknięta. No bo przecież wystarczy wymienić, proszę Państwa, słowo Wielkie Księstwo Litewskie w tego typu sformułowaniu, i wstawić na przykład słowo, ja przyjechałem z Poznania, więc wstawić na przykład, Wielkopolska, prawda? Idea krajowości. Prawda? Kraj nasz to ziemię byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To tradycja ludów, które niegdyś w Poznaniu miały swoją stolicę. To amalgamat krwi polskiej, niemieckiej, żydowskiej. Krajowcy w naszym rozumieniu są to właśnie ci, co poprzez nacjonalizm, poprzez splątaną sieć sporów, walk poszczególnych wiar narodowych, religijnych itd. pragną spójnie, a nie podziałów. Prawda? Właściwie każdy obszar Rzeczypospolitej można by w ten sposób właśnie określić, prawda? wracając nostalgicznie do dawnych, dawnych dobrych czasów, prawda? Gdzie, gdzie rzeczywiście istniała Rzeczpospolita, nie tylko obojga, oficjalnie obojga, ale de facto wielu narodów, prawda. Jeżeli popatrzymy na, na właśnie, na to drugie, drugi rzeczownik, który jest w podtytule naszego spotkania, czyli rzeczywistość, prawda, jaka była historyczna rzeczywisto, rzeczywistość związana wielkim, z Wielkim Księstwem Litewskim. W tym roku mamy też, jak wiadomo, 450-lecie Unii Polsko-Litewskiej, tak zwanej Unii Realnej, Unii Lubelskiej, która wieńczyła pewien, pewien proces dochodzenia właśnie do tego tworu państwowego, którym była Rzeczpospolita obojga narodów, która oficjalnie wtedy w 1569 roku powstaje. Ale jak popatrzymy przez te wszystkie dzieje Unii Jagiellońskiej i potem, no to właśnie na kolejnych węzłowych punktach tych, tej Unii polsko-litewskiej właśnie od samego jej początku było wpisane w program tej Unii i, i Likwidacja państwowości litewskiej, albo inaczej podporządkowanie jej do ścisłego związku z koroną. Przecież w tym dokumencie pierwszej Unii w Krewie w 1385 roku no tam się pojawia takie sformułowanie łacińskie, które zresztą do dzisiaj jest przedmiotem wielu sporów historiograficznych, zwłaszcza wśród historyków litewskich. To znaczy pojawia się zobowiązanie wielkiego księcia Jagieły do, do tego, że wszystkie ziemie swojego państwa ma wolę aplikare do korony, czyli włączenia do korony. Ten wyraz łaciński aplikare. No, to jak mówię, no zwłaszcza mediewiści mają talent do, do, do tworzenia bogatej literatury naukowej z powodu jednego słowa, albo z powodu braku jednego słowa, i w tym przypadku też tak jest. No, ale potem kolejne etapy, tutaj rzeczywiście kluczowy moment 1569, gdzie rzeczywiście mamy przeniesienie tego związku korony i Litwy, jak wiemy, już na inną, inną płaszczyznę, wspólnoty, nie tylko unii personalnej, że osoba władcy łączy Koronę i Litwę, Wielkie Księstwo Litewskie, ale także wspólny ustrój, wspólny ustrój państwa, do czego przede wszystkim dążyła elita Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli szlakta, szlakta przede wszystkim I, i można władztwo, bojarzy, potem wyrosła z tego magnateria, ale przede wszystkim szlakta litewska, która była zapatrzona na wolności, które szlakta polska miała, zwłaszcza od początku XV wieku wszystkie przywileje. I rzeczywiście od 1569 roku te dwa państwa, Korona i Wielkie Księstwo Litewskie są złączone wspólnym władcą, wspólnym ustrojem, przede wszystkim najważniejszą instytucją tego ustroju, czyli wspólnym Sejmem. Wspólne przywileje. Jak wiemy, ta droga Rzeczywiście na, 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 na tym takim etapie socjologicznym, można powiedzieć, ona była długa, bo zaczyna się właściwie od, od trochę zapomnianej, ale jednak bardzo istotnej Unii w Chorodle w 1413 roku, kiedy Możne Rody Polskie przyjęły do swoich herbów Możne Rody Litewskie, de facto litewsko-ruskie, patrząc na cały obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tu rzeczywiście, to rzeczywiście można, można powiedzieć i to, co znalazło się w preambule do tej unii chorodelskiej z 1413 roku, o tej miłości bratniej. To rzeczywiście, to rzeczywiście nie tylko były słowa, ale ta, to, to spoiwo społeczne tej Unii. Unia Lubelska, żeby jeszcze raz do niej wrócić, to jest także przesunięcie, ważne przesunięcie terytorialne. Wielkie księstwo litewskie właściwie traci ponad połowę swojej, swojego obszaru na rzecz korony. Do Korony są włączone te ziemie ruskie, czyli województwo kijowskie, bracławskie, e, e, włączone jest Podlasie także wtedy do Korony. W każdym, razie, w każdym bądź razie efekt jest taki, no przełomowy, gdy chodzi o dzieje, także dzieje Korony, że po raz pierwszy Korona ma bezpośrednią łączność terytorialną z Moskwą, Wielkim Księstwem Moskiewskim, które jak wiemy e, od XV wieku wkracza w projekt taki imperialny, który nazywa się Zbieraniem Ziem Ruskich, a temu przyświeca ideologia trzeciego Rzymu. To się, to się chronologicznie zbiega jedno z drugim. Zbieraniem Ziem Ruskich zajmowali się też prawda? czyli władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza w XIV wieku. Prawda? Wielki Książę Gedymin, jego syn Wielki Książę Olgiert, który parę razy pukał do bram Moskwy. Niestety skończyło się tylko na pukaniu, ale to było rzeczywiście, jak wiemy, potężne państwo, które, w którym ci, można powiedzieć, językiem dwudziestowiecznym, tutaj już niestety wchodzimy w pewne ahistoryzmy, w którym tak zwani etniczni Litwini stanowili zdecydowaną mniejszość ale oni zbierają te ziemie ruskie, które są w jakimś sensie pewną próżnią polityczną wytworzoną po upadku dawnej Rusi Kijowskiej na skutek najazdu mongolskiego. I ten konkurencyjny projekt moskiewski wchodzi w fazę realizacji już pod koniec, pod koniec panowania króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka, syna Jagieły, czyli pod koniec XV wieku już Litwa traci księstwa siewierskie, Moskwa stopniowo przesuwa się na zachód. To, że korona dzięki tym terytorialnym zmianom w wyniku Unii lubelskiej zyskuje, zyskuje łączność terytorialną, bezpośrednią granicę z Moskwą, to jest nowość, a, że tak powiem, mocno oczekiwana przez Wielkie, przez wielkie Księstwo Litewskie. Zwycięstwo, Zwycięstwo, wielkie zwycięstwo w 1514 roku pod Orszą, nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Wojsk Koronnych. W 1509 roku Litwa traci strategiczny Smoleńsk. Można powiedzieć, całe zło zaczyna się od Smoleńska. Brama Smoleńska, prawda? Strategiczna, strategicznie ważny ten, ten korytarz. Jak mówiono, kto włada Smoleńskiem, na pewno będzie władać także Wilnem. Słynny obraz Jana Matejki, o, o ten Stańczyk zamyślony, prawda, siedzący przy biurku zamyślony, a w oddali, w oddali, w oddali jest, są uchylone drzwi światła sali balowej, gdzie ludzie się beztrosko bawią. Zazwyczaj jest mylnie interpretowany, że Stańczyk duma nad nieroztropnością króla Zygmunta Starego, który zezwolił na hołd księcia Alberta Hohenzollerna. To, co jest potem uwiecznione w tym obrazie Hołd Pruski. Natomiast w tym przypadku Stańczyk duma nad smutny, smutnymi losami ojczyzny, losami Rzeczypospolitej na wieś o zdobyciu Smoleńska przez Moskwę na początku XVI wieku. Ta parcie Moskwy na zachód miało być powstrzymane właśnie zaciśnięciem Unii, Związku, Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I, że tak powiem, nie tylko chodziło o deklaracje, nie tylko chodziło o ustrój, ale chodziło także o fakty, byśmy powiedzieli, geopolityczne, bo Korona zyskuje już bezpośrednią, tak jak mówię, granicę z Moskwą. No i kolejne węzłowe, węzłowe wydarzenie, no, już nie dla, dla Unii polsko-Litewskiej, ale dla dziejów Polski z pewnością, czyli konstytucja 3 maja, która likwiduje dualizm Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawda? tworząc unitarne, unitarne Królestwo Polskie, unitarne państwo polskie, jednolite, prawda? Bez, bez tych odrębności, które jeszcze utrzymywała Unia Lubelska. Więc to, co, miejmy tego świadomość, analizując także nasze dzieje, wspominając naszą historię, że to, co dla nas jest rzeczywiście powodem do chluby, do dumy, prawda? Unia lubelska, przypomnijmy sobie, co mówił święty Jan Paweł II, o Unii lubelskiej w kontekście Unii Europejskiej. Że Unia lubelska, czy konstytucja 3 maja? która przecież dla Polaków przez cały okres niewoli w XIX wieku, no była tym, jak to mówiono wtedy, testamentem, prawda Rzeczypospolitej. No to jednak z perspektywy litewskiej, a właściwie tego tak zwanego ruchu litewskiego, który w końcu XIX wieku się ujawnia, to jest zupełnie inna perspektywa. Jest zupełnie inna perspektywa. Gromadzimy się tutaj, tak jak już pan Krzysztof na wstępie wspomniał, z okazji stulecia, stulecia wyprawy wileńskiej Józefa Piłsudskiego. Operacja wileńska, 19-21 kwietnia 1919 roku. Wojska polskie dowodzone przez, osobiście przez naczelnika państwa i wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego wchodzą do Wilna. A 22 kwietnia Józef Piłsudski wydaje odezwę, która przeszła do historii z powodu tego pierwszego zdania, do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. I kolejne zdanie brzmi. Kraj wasz od stu kilkudziesięciu lat nie zna swobody, uciskany przez wrogą przemoc rosyjską, niemiecką, bolszewicką. Przemoc, która nie pytając ludności narzucała jej obce wzory postępowania, krępujące wolę, często łamiące życie. Ten stan ciągłej niewoli, dobrze mi znanej osobiście jako urodzonemu na tej nieszczęśliwej ziemi, Raz nareszcie musi być zniesiony i raz wreszcie na tej ziemi, jakby przez Boga zapomnianej musi zapanować swoboda i prawo wolnego, niczym nieskrępowanego wypowiedzenia się o dążeniach i potrzebach. Dokonując z bliska egzegezy tego tekstu, widać, że po y, y, takich ogólnych, ładnie brzmiących słowach niewiele tam treści jest. No bo y, też nie był taki zamiar Pisudskiego. Y, ten dokument, czy ta odezwa, którą on wtedy opublikował 22 kwietnia, była, była raczej takim swego rodzaju, z jego perspektywy patrząc, swego rodzaju takim balonem próbnym, y, który miał y, no, przede wszystkim przetestować też gotowość tzw. Y, y, kowieńskich Litwinów, czyli tworzącej się wtedy Republiki Litewskiej na ewentualną, czy ich ewentualną gotowość na pójście na współpracę w ramach tego, co do historii przeszło jako, jako program federacyjny Józefa Piłsudskiego, ponieważ właśnie od tego kierunku litewskiego on próbował realizować ten, ten projekt. Ci mieszkańcy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zresztą byłego, czyli już raczej niemożliwego do odtworzenia, byli, nie byli, nie byli nie byli wymienieni z narodowości. Co oczywiście, co oczywiście od razu, od razu wzbudziło podejrzenia, także w, w, wśród polaków, zwłaszcza wśród politycznych przeciwników Józefa Piłsudskiego, czyli Narodowej Demokracji, że prawdopodobnie Piłsudski, goniąc za swoimi marzeniami politycznymi, jak mówiono, Chce zaprzepaścić, chce zaprzepaścić no, ziemię, ziemię która, jest, która jest polska, i zawsze była polska. I tutaj te reakcje, które wtedy w, w Polsce były na tą odezwę do mieszkańców Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, no, można powiedzieć dyplomatycznie, były nad wyraz krytyczne, zwłaszcza w dominującej wtedy w Sejmie i generalnie w życiu politycznym y, y, narodowej demokracji. W jednym, w jednym z endeckich dzienników wtedy pisano, że to tak jak gdyby, jak gdyby zajmując Warszawę jakiś polski dowódca napisał do mieszkańców byłego księstwa mazowieckiego. Czasy się zmieniły i, i Józef Piłsudski, na co szczególnie zwraca uwagę na przykład Roman Dmowski, nie powinien zachowywać się anachronicznie. Tylko powinien jednak przyjąć czy wyciągnąć wnioski ze zmieniającej się sytuacji, bynajmniej nie zmieniającej się tylko teraz. Ponieważ korzenie tej zmiany, korzenie tej zmiany były, były daleko, daleko głębsze. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co Piłsudski napisał właśnie w tych słowach o tej ziemi uciskanej przez wrogą przemoc rosyjską, niemiecką i bolszewicką. Ta przemoc niemiecka, całkiem świeża, a często w tych dziejach, czy Wileńszczyzny, czy relacji polsko-litewskich w XX wieku, ten czynnik niemiecki często umyka uwadze. A wydaje mi się, że jest to czynnik bardzo istotny i nie można go zupełnie tak pomijać, ponieważ. W momencie, w którym wojska polskie wchodziły do Winna w kwietniu 1919 roku, jeszcze parę tygodni wcześniej ostatnie jednostki niemieckie opuszczały obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, to znaczy y, y, ziemię grodzinszczyzny, okolice Grodna. To były te wojska, ja tu już mówiłem kiedyś, o tym korpusie, o tych korpusach właściwie niemieckich, które stacjonowały na ziemiach litewsko-białoruskich dawnej Rzeczypospolitej, czyli Oberost, tak zwana wschodnia komenda wojsk niemieckich na wschodzie, która została tam ustanowiona w 1915 roku, w momencie kiedy front w wyniku ofensywy, udanej ofensywy mocarstw centralnych przeciwko Rosji, przesunął się na i zatrzymał na linii Dźwiny, Prypeć, Wołyń. I wtedy, zresztą zdaniem niektórych ideologów właśnie tego programu krajowego, o którym mówiłem na wstępie, to właśnie wtedy doszło do już nieodwracalnych podziałów na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w wyniku takiego ustalenia linii frontu. No w każdym bądź razie Niemcy, tworzą na tych ziemiach właśnie litewskich, litewsko białoruskich, czyli ziemiach historycznie należących do Wielkiego Księstwa Litewskiego, tworzą swego rodzaju militarną kolonię, państwo, można powiedzieć, nowego typu, całkowicie, całkowicie jak gdyby odzwierciedlające program tak zwanej już wtedy wykluwającej się wojny totalnej. Nieprzypadkowo osobą, która była, można powiedzieć, czy grała pierwsze skrzypce w sensie politycznym tej całej administracji okupacyjnej niemieckiej w latach 1915-18 na tych ziemiach, no to był Eryk Ludendorff, Erich Ludendorff. Formalnie całą władzę sprawował Paul von Hindenburg, ale wszystkie świadectwa o tym mówią, że że cało, całością spraw dowodził i całą y, koncepcję też polityki, którą Niemcy mają na tych ziemiach prowadzić, opracował właśnie Ludendorff. Jeden i drugi zresztą Ludendorff i Hindenburg y, pochodzili z Wielkopolski. Ludendorff urodził się pod Swarzędzem, Hindenburg urodził się w Poznaniu. Dwa i wybitni wielkopolanie w czasie I wojny światowej to oni. W każdym bądź razie y, Ludendorff y, Działał rzeczywiście tak jak potem, już po I wojnie światowej, napisze swoją słynną książkę o wojnie totalnej, Total Krieg, a w praktyce to już realizował właśnie na tych obszarach. Model okupacji niemieckiej tam, a na przykład w Warszawie, w czasie I wojny światowej, to jest zupełnie inna bajka. Tutaj urzędujący generalny gubernator, generał Hans von Besseler, o, że tak powiem. Pod względem dolegliwości reżimu okupacyjnego na tych ziemiach w porównaniu z tym, co działo się powiedzmy w Wilnie, w Kownie, czy na Podlasiu, które też wchodziło w skład oberostu, to było rzeczywiście niebała Ziemia. Zresztą sam Beseller nie ukrywał swojego krytycyzmu wobec modelu takiej restrykcyjnej. Ukierunkowanej na przykład na rabunkową, rabunkowy wyzys gospodarczy Ziem, nie ukrywał swojego krytycyzmu wobec takiej polityki, nazywając ją krótkowzroczną, realizowaną przez ludzi o umysłach kadeta, którzy nie wyrośli jeszcze ze szkoły oficerskiej. I nie rozumieją uwarunkowań politycznych, bo jeżeli chcemy otwierać się na Polaków w ramach programu Mittel Europy, no to nie możemy ich tak traktować, jak robi to Ludendorff na przykład na terytorium, na terytorium okupowanego e, e, byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. No, tylko problem polegał na tym, że Ludendorff i, i, i ci wszyscy, którzy tworzyli tą elitę tej administracji okupacyjnej na tamtych ziemiach właśnie, e, byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w ogóle nie myśleli o Polakach. A jeżeli już, to tylko w kategoriach jak ich powstrzymać, jak ich trzymać byśmy tak powiedzieli kolokwialnie pod butem. I tutaj w grę wchodzi od początku stara imperialna zasada dzieli rządzi. Ludendorff nawet nie krył tego w swoich wydrukowanych już po I wojnie światowej wspomnieniach, że celem jego polityki w latach 1915-18 a zwłaszcza po rewolucji rosyjskiej, czyli po lutym 1917 roku, było wygrywanie narodowości, które tam były przeciw sobie. Przede wszystkim chodziło o to, żeby powstrzymać wpływy polskie, w jaki sposób, wspierając Litwinów i Białorusinów. W praktyce na przykład odbywało się to poprzez restrykcje, które nakładano na szkolnictwo polskie w latach 1915-18, w tym samym czasie na okupowanych obszarach kongresówki generał Besseler zezwalał bez żadnych problemów i restrykcji na na przykład na polskie szkolnictwo elementarne, odbudowę i zakładanie nowych szkół polskich. Natomiast w tym samym czasie na ziemi wileńskiej, na Wileńszczyźnie. Niemieckie władze okupacyjne żadnych ustalały, że nie będzie żadnych nowych szkół polskich, a te, co już powstały, na przykład wykorzystując tą próżnię wywołaną wycofaniem się Rosjan, a jeszcze nie przyjściem Niemców, no to, to powinny być pozamykane. Natomiast żadnych restrykcji, a wręcz odwrotnie zachęty na rzecz tworzenia szkolnictwa litewskiego i białoruskiego. I to właśnie aż do końca, aż do końca istnienia tej, tej administracji I tak to było. I tu rzeczywiście mamy do czynienia z taką celową, przemyślaną polityką, która już nie służy strategii Mittel Europy. Przypomnę, Mittel Europa to ten projekt utworzenia zdominowanej przez Niemców w sensie politycznym, gospodarczym, ale i kulturowym Europy Środkowej między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Pisał o tym Friedrich Naumann w 1915 roku i Besseler bardzo przejął się tym projektem, bardzo to, bardzo to cenił, uważał, że tak trzeba robić. Naumann pisał, że warunkiem wstępnym przyciągnięcia Polaków do Mittel Europy powinno być w ogóle odejścia od jakiejkolwiek polityki germanizacyjnej. Która po pierwsze nie sprawdziła się, a poza tym właśnie politycznie jest szkodliwa. Natomiast Ludendorff i cały ten projekt Ober on realizował już inną koncepcję. On już realizował koncepcję, jak to Niemcy mówili, nowego imperium na wschodzie. Jak to jeden z pamiętnikarzy niemieckich napisał, potem dyplomata, pierwszy poseł, Rzeszy Niemieckiej w niepodległej Rzeczypospolitej, hrabia Harry Kessler. On w swoich wspomnieniach pisał, że projekt ten, to był właściwie diariusz, nie wspomnienia, więc on pisał to na bieżąco. Projekt ten, jak pisał na początku 1918 roku, polega na tym, że chodzi o, w jakimś sensie, skopiowanie systemu napoleońskiego. Tak jak wtedy było Cesarstwo Francuskie i wokół tego wianuszek państw zależnych w tym jak wiemy księstwo warszawskie na przykład tak samo tutaj ma być to centrum to nowe słońce w postaci Rzeszy Niemieckiej i cały krąg cały wianuszek jak pisał Kessler tak zwanych państw pod opieką Schutzstatten, czyli państw będących pod opieką Rzeszy Niemieckiej Proszę zwrócić uwagę jakie piękne sformułowania tam nikt nie mówi o podboju. Nikt nie mówi o, o tym, że budujemy jakieś systemy zależności, tylko to ładnie ma się nazywać Schutzsztatem, czyli państwa pod ochroną. Kluczowe były dwa: Litwa i Ukraina. Kessler pisał te, te zdanie o tym nowym imperium niemieckim na wschodzie, wyłonionym poprzez taką konstelację Rzesza w centrum i Wianuszek. Państw zależnych, będących w cudzysłowie pod ochroną, pod wrażeniem pokoju brzeskiego, a właściwie dwóch traktatów brzeskich, jeden z 9 lutego 1918 roku, a drugi z 3 marca 1918 roku. Ten pierwszy zawarty z Niemcy i ich sojusznicy zawarli z Ukrainą, a ten drugi z Rosją bolszewicką. To był, proszę państwa, pierwszy traktat czy pierwsze traktaty pokojowe kończące działania wojenne w tym przypadku na froncie wschodnim. Rozejm w Kąpień, który będzie 11 listopada 18 roku formalnie po pierwsze nie był traktatem pokojowym, a poza tym no też miał ograniczony zasięg, bo dotyczył z kolei tylko frontu zachodniego. Natomiast z punktu widzenia naszego tematu, a co to ma do, do, do rzeczy, ten traktat brzeski, co Niemcy zawierają z Ukrainą i Rosją bolszewicką w 1918 roku z Wielkim Księstwem Litewskim? No, można powiedzieć, ma bardzo dużo, ponieważ, ponieważ w ten sposób Niemcy realizują właśnie, za pomocą Litwinów również, ten daleko szeroko zakrojony program imperialny. Ludendor wyjaśniał na spotkaniu z ministrami rządu pruskiego. Czytałem te protokoły z tych spotkań. One są w, w tajnym pruskim archiwum w Berlinie. Póki co jeszcze dostępne. Ludendor wyjaśnia, że chodzi o to, że plan jest taki. Będzie Polska w cudzysłowie, bo Niemcy w czasie I Wojny Światowej rozumieli słowo Polska jako kongresówka minus tak zwany pas graniczny, który Niemcy mają zaanektować z przyczyn strategicznych, czyli całe północ i zachodnie, y, aż do Warty tutaj y, części kongresówki, czyli kongresówka minus pas graniczny minus Heumszczyzna którą dali Ukrainie właśnie w lutym 1918 roku, tak zwany pokój chlebowy. Pierwszy traktat brzeski. To jest zresztą dość zabawne, ponieważ władze niemieckie nakazały tak zwanej Centralnej Radzie Ukrainy w styczniu 1918 roku ogłosić niepodległość, bo dyplomacja niemiecka im grzecznie wytłumaczyła, że jak nie ogłosicie niepodległości, to z kim my zawrzemy traktat pokojowy. No musimy, musi być jakieś państwo formalnie, żebyśmy mogli zawrzeć z nim traktat pokojowy, więc, więc jest taki rozkaz Naczelnego Dowództwa Armii Niemieckiej, ogłoście niepodległość. I to zostało ogłoszone, a w lutym 1918 roku jest zawarty pokój, a za dobre relacje niemiecko-ukraińskie płaci kto? Polska. Ziemią Chełmską, hełms Chełmszczyzną i Zamojszczyzną. Odwieczne, odwiecznie, jak się okazało, okazało wtedy ziemie ukraińskiej. Natomiast w marcu 1918 roku z Rosją Bolszewicką ten traktat oznaczał, czy można powiedzieć, dekretował niepodległość nie tylko Ukrainy, którą Rosja w, ten, w tym momencie uznała, ale także Litwy. Litwa i Ukraina złączone terytorialnie, ponieważ skoro Podlasie było też przyłączone do Ukrainy, no to już wtedy Ukraina miała połączenie terytorialne, to miały być właśnie te dwa, te dwa z kolei państwa, które szachowały tak wąsko pojętą w cudzysłowie Polskę. A nad całością oczywiście miała czuwać Rzesza Niemiecka, powiększona o Kurlandię, Estonię, które miały być bezpośrednio wcielone do Rzeszy. Tak mniej więcej miało wyglądać to nowe niemieckie imperium na wschodzie. I tutaj Litwa. Litwa, która, która miała być według pierwszej wersji, ponieważ tutaj wśród Niemców można powiedzieć, ścierały się do końca te poglądy. I pod koniec lipca 1917 roku odbyła się w Bingen w Niemczech taka narada. Najwyższych przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych Rzeszy, i ustalono, że e, e, wtedy była taka mądrość etapu, że Litwa i Kurlandia to będą osobne księstwa, na których czele z urzędu będzie stał król pruski i, i, i cesarz niemiecki, oczywiście z dynastii Hohenzollernów. Potem jednak Sytuacja się zmieniła, zwłaszcza no, zmieniło się to, że nastąpił pucz bolszewicki, jak wiadomo, przygotowany logistycznie przez Niemców. I potem nastąpiły te traktaty brzeskie. Proszę Państwa, teraz wypada wspomnieć o tym właśnie ruchu litewskim. Ruch litewski rozpoczyna się, czyli czyli w sensie politycznym, nurt, który dąży do odseparowania się od, przede wszystkim od Polaków, rozpoczyna się gdzieś mniej więcej w latach 80. XIX wieku. I tutaj jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe parę, parę kwestii. Po pierwsze, w sensie socjologicznym był to, no, można powiedzieć, ruch chłopski. To byli przede wszystkim ludzie, no, tworząca się wtedy litewska inteligencja, nauczyciele przede wszystkim, dziennikarze, ale też księża, nie wszyscy, ale, ale część, którzy byli w sensie socjologicznym chłopskiego pochodzenia i w latach, od lat 80. XIX wieku zaczynają na przykład wydawać czasopisma, książki w języku litewskim. Co ciekawe, one z jednej strony, ten właśnie tak formułowany ruch, z jednej strony cieszy się wsparciem władz rosyjskich. Po powstaniu styczniowym, jak wiadomo, Rosjanie też wprowadzają, czy to kierują się tą tradycyjną imperialną logiką dzieli rządź, prawda? Więc, bo chodziło o tak zwane obrusjenie, Dawnego tych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak wiadomo, dokonują tego poprzez konfiskaty polskiej ziemi, a z drugiej strony poprzez animowanie właśnie takich ruchów, które są antypolskie, czyli w tym przypadku ruch litewski, specjalne na przykład stypendia są na uniwersytetach rosyjskich, wtedy od lat 70. na studiowanie języka litewskiego tworzone, a z drugiej strony ta literatura litewska, prasa litewska. Ona jest drukowana na tak zwanej Małej Litwie, czyli w Kłajpedzie, Memel po niemiecku, która była częścią administracyjnie, patrząc, Prus Wschodnich, czyli Rzeszy Niemieckiej. Ona potem jest szmuglowana przez tak zwaną Zieloną Granicę, do Kowna, na Ziemię Wileńską mniej, ponieważ tam przede wszystkim byli Polacy. Ale wtedy właśnie też pojawiają się pierwsze tytuły prasowe litewskie, takie jak na przykład Auschwitz, czyli tak zwana po polsku Jutrzenka, które można powiedzieć już definiują istotę tego tak zwanego programu litewskiego, który sprowadza się do tego, że przede wszystkim żadnych związków z Polską. To jest ciekawe, że, że przede wszystkim jako wróg, czy jako adwersarz, mówiąc delikatniej, wskazywani są Polacy. I pojawia się też od początku taki, taka, taki nurt w tym, w tym spojrzeniu tego ruchu litewskiego, nurt rozliczeń historycznych. To znaczy, jak ocenić Unię Polsko-Litewską? I od tej oceny zależało, czy warto ją kontynuować w przyszłości. I od początku ta. Ocena była negatywna. Na, na łamach tej wspomnianej, ukazującej się w latach 80. gazety litewskiej Jutrzenka pisano, że właściwie gdyby nie Litwini, to Polacy nic by w świecie nie znaczyli. No bo wszyscy najwybitniejsi ludzie w historii Polski no to są ludzie pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mickiewicz, Kościuszko, co ciekawe, nawet Mikołaj Kopernik. Zniemczony Prus, czyli według nich Zniemczony Litwin, czyli właściwie Litwin. No w każdym bądź razie Polacy, naród bez kultury, bez większych osiągnięć. Co ciekawe, w tym samym czasie tak samo Niemcy mówili. W tej propagandzie kultur tregerskiej i kultur kamfowej, że Polacy to jest naród bez historii, prawda? bez osiągnięć, bez kultury. Natomiast Litwini przekonywali, rozwijając swój własny ruch narodowy, że po pierwsze nie ma już powrotu do Unii z Polską, a jeżeli ktoś skorzystał na tej Unii, no to przede wszystkim Polacy którzy przejęli nasze ziemie, którzy przejęli naszą elitę i którzy dzięki temu stali się po prostu kimś w tej historii. Dzięki nam mają mieli Kościuszkę, Mickiewicza, a nawet Kopernika. Czyli proszę zwrócić uwagę, z jednej strony pomoc ze strony Rosjan, a z drugiej strony pomoc ze strony Prus. Władze pruskie wiedzia, doskonale wiedziały, co się dzieje w odległym zakątku monarchii pruskiej, czyli w Kłajpedzie, Memel. I w Tylży. Doskonale o tym wiedzieli. Przymykali oko, no bo z ich perspektywy oczywiście chodziło też o podminowywanie Imperium Rosyjskiego. A przy okazji, no jak wiadomo, jak oni są przeciwko Polakom, no to... Wtedy przecież w Prusach panuje dewiza, którą sformułował kiedyś Otto von Bismarck, prawda? Bicie w, w Polaków tak silnie, aż im ochota do życia przejdzie, prawda? Więc, więc to doskonale konweniowało, można powiedzieć, ze strategicznymi także interesami, interesami Berlina. W czasie I wojny światowej no, yy, sytuacja dojrzewa już do współpracy takiej bardziej zinstytucjonalizowanej. Mianowicie na początku 1916 roku w Szwajcarii reprezentanci przebywających wtedy właśnie tam y, y, działaczy litewskiego ruchu narodowego stwierdzili w specjalnej odezwie początek 1916 roku. To jest czas bardzo szczególny, ponieważ y, ustają działania wojenne, przynajmniej na jakiś czas, ustają działania wojenne na froncie wschodnim który stabilizuje się właściwie w ten sposób, że całość ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego już jest pod okupacją niemiecką. Bo to jest na rzece, na, na Dźwinie, y, od południa patrząc Prypeć, Bagna Polskiej i dalej Wołyń. I wtedy na początku 16 roku działacze litewscy w Szwajcarii piszą, cytuję, Unia, Pomiędzy państwem litewskim i polskim została rozwiązana przez podział tych państw pomiędzy mocarstwa sąsiednie w końcu XVIII wieku. Naród litewski, życząc narodowi polskiemu odzyskania jego niezawisłości w granicach etnicznych, chce pozostać panem swej własnej ziemi i protestuje żywo przeciw wszelkiemu usiłowaniu Polaków przyswajania sobie praw przynależnych Litwinom w Litwie. To jest w tych słowach też pobrzmiewają, pobrzmiewają obawy, które Litwini, czyli reprezentanci tego ruchu litewskiego, formułowali od początku, że co to będzie, jeżeli władze niemieckie pójdą na jakieś ustępstwa polityczne wobec Polaków, no na przykład w zajętej przez Niemców kongresówce. I po 5 listopada 1916 roku rzeczywiście te obawy stały się bardzo żywe, no bo przypomnę, na mocy tak zwanego aktu dwóch cesarzy władze Niemiec, Niemiec i Austro-Węgier zobowiązały się, czy obiecały, że powstanie Królestwo Polskie, oczywiście złączone wieczystym sojuszem, czy podporządkowane Niemcom, Austro-Węgrom i powstanie nawet Polska Siła Zbrojna, pod Komendą Niemiecką, natomiast to zostało odczytane wśród działaczy litewskich jako bezpośrednie zagrożenie ich interesów. Czy interesów tego projektu pod tytułem stworzenie niepodległego państwa litewskiego w oddzieleniu od Polski, w oddzieleniu od Polski. Tym bardziej, że gremia, które wtedy powstają polskie. Po 5 listopada 16 roku tymczasowa rada stanu, a potem w 17 roku rada regencyjna. One nie kryją, nawet piszą to w swoich dokumentach, że oczekują, że w przyszłości ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego byłego, przede wszystkim tu chodzi o Wilno, będą częścią tego obiecanego w listopadzie 16 roku królestwa polskiego. I takie też stanowisko reprezentują wszystkie polskie organizacje społeczne, polityczne, no głównie społeczne, bo pod rygorami okupacji, oberostu nie było miejsca na politykę, w Wilnie. One, te polskie organizacje od 15 roku, od wejścia Niemców do Wilna, aż do 18 ciągle powtarzają, że my chcemy mieć związek z stworzonym nad Wisłą Królestwem Polskim. No, ale w 1917 roku e, ta niemiecka, niemiecka, e, niemiecka strategia się zmienia, w tym sensie, że już Niemcy są zdecydowani na to, aby e, no, współpracować z, e, z Litwinami i ich wykorzystywać dla realizacji właśnie swoich takich, no, imperialnych celów, a przede wszystkim także antypolskiej polityki. Mianowicie z inspiracji niemieckiej we wrześniu 1917 roku w Wilnie tworzy się tak zwana Taryba, czyli Państwowa Rada Litewska. Na czele z Antonim Smetoną. Tam pojawiają się nazwiska, które będą kluczowe potem dla Republiki Litewskiej po 1918 roku. Augustina Z ramas chociażby. Taki znamienny fakt, że w październiku 1917 roku, czyli miesiąc po ogłoszeniu powstania tej taryby, czyli Państwowej Rady Litewskiej, jej statut, czyli ramy prawne, w oparciu o które miała działać, opracowały władze niemieckie. Opracowały władze niemieckie. No właśnie, jest taki, jest taki, taki, kłopotliwy fakt, że historycy litewscy, żeby zapoznać się z pierwszym aktem ogłoszenia niepodległości Litwy, muszą jeździć do Berlina, żeby oryginał zobaczyć. Ano dlatego, że ogłoszenie Niepodległości Litwy nastąpiło oficjalnie 11 grudnia 1917 roku, ale de facto ta uchwała była przez Tarybę podjęta 10 grudnia 1917 roku. A więc Państwowa Rada Litewska w Wilnie ogłasza niepodległość Litwy, żeby w drugim punkcie to zanegować. I napisać, że uważa w ten sposób ogłoszona niepodległa Litwa, uważa, że jej interesy na przyszłej konferencji pokojowej będzie reprezentować Rzesza Niemiecka. Bo oni, jako twórcy niepodległej Litwy, właśnie z władzami Rzeszy Niemieckiej chcą współpracować jak najściślej, w języku dyplomatycznym być podporządkowanym. I co ciekawe w, tej, w tym pierwszym punkcie głoszącym niepodległość Litwy jest deklaracja, że zrywamy wszystkie związki z obcymi państwami dotychczas istniejące. Ktoś mógłby pomyśleć, a przede wszystkim chodzi o Rosjan. Też. Ale znając, że tak powiem, formację umysłową ludzi, którzy tworzyli ruch litewski, oni byli zapatrzeni. XIV wieku. I nie mogli temu zdrajcy Jagiele wybaczyć tego sformowania aplikare, tego włączenia całości Wielkiego Księstwa Litewskiego do, do korony polskiej. Dlatego zerwanie wszystkich związków z innymi państwami, które do tej pory Litwę wiązały, dotyczyło przede wszystkim Polski. A protektorem, gwarantem tego zerwania była przyjazna Litwie Rzesza Niemiecka. Tak to, tak to wyglądało, dlatego jeżeli Józef Piłsudski mówił, pisał w tej odezwie o, o tej ucisku przez wrogą przemoc, wymieniając także między rosyjską, a bolszewicką, niemiecką, miał rzeczywiście rację i o tym trzeba pamiętać, ponieważ e, właściwie to dziedzictwo tych lat 1915-18, ono potem też rzutowało na całą politykę, czy kształt polityki realizowanej w Europie Środkowej i Wschodniej nie tylko przez Rzeszę Niemiecką, ale także w relacjach na przykład polsko-litewskich czy polsko-ukraińskich. To jest osobny temat oczywiście, ale dość wspomnieć, dość wspomnieć jak bardzo Niemcy się przygotowywali systematycznie na przykład na kierunku ukraińskim. Już na początku XX wieku delegacje z Osmarkenverein, czyli z Hakaty, z Poznania niemieckie jeździły, jeździły do wschodniej Galicji, czyli to była wtedy jeszcze Austria, Austro-Węgry, żeby tam nawiązywać kontakty z reprezentantami rodzącego się ruchu ruskiego, czyli ukraińskiego, w kontekście przede wszystkim sojuszu antypolskiego. Na to są dokumenty. Także gra była rzeczywiście, ponieważ Niemcy to poważne państwo i systematycznie się przygotowują do różnych pociągnięć. Gra była poważna, gra była systematycznie przygotowywana. Podobnie tutaj. Podobnie tutaj. Więc nieprzypadkowo też władze niemieckie, władze Oberostu na przełomie 18-19 roku odmawiały Pilsudskiemu. Udostępnienia trasy przemarszu wojsk polskich na Wilno, na Wileńszczyznę. Ponieważ ciągle obowiązywała właśnie ta zasada, że Niemcy są gwarantem niepodległości litwy. A Polacy jak wejdą, to na pewno będzie niedobrze. Nawet w ostatnim spisie ludności, który został sporządzony w okresie carskim pod koniec XIX wieku. Dane, które Rosjanie sporządzili, wykazywały, że w samym Wilnie Litwinów jest 2%. Mocno zawyżyli, ale tak rząd wielkości, prawda? E, najwięcej de facto było Polaków, a druga nacja, no to Żydzi. Ten Białorusini i tych Litwinów było, Niemcy i Litwinów było zdecydowanie najmniej. I teraz Niemcy rzeczywiście, chociaż wszystko się wali, chociaż w Rzeszy już jest rewolucja od 9 listopada 1918 roku, od abdykacji cesarza Wilhelma II i wywieszenia czerwonych sztandarów nad Reichstagiem w Berlinie, no to jednak tutaj trwała, że tak powiem, jeszcze ta polityka, właśnie wykuta przez Ludendorfa i tych władców Oberost. Woleli, woleli pod koniec 1918 roku, żeby Wilno zajęli bolszewicy, niż żeby, niż żeby zajęły wojska polskie. To jest też pokłosie w jakimś sensie też tych tajnych porozumień, które władze niemieckie, czy niemiecki wywiad wojskowy zawierali z bolszewikami. Tutaj cytowałem, jak byłem ostatnio, te tajne porozumienie, które zawierali przedstawiciele niemieckiego wywiadu wojskowego z Dzierżyńskim i z jeszcze przed zawarciem formalnie traktatu pokojowego w marcu 1918 roku. Mieszkańcy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, do których się zwracał Józef Piłsudski, mieli być no właśnie adresatem tego projektu federacyjnego który, jak już wspomniałem, spotkał się od razu z żywą i negatywną reakcją w kraju, w Polsce, w Warszawie. Chciałbym jeszcze przytoczyć słowa, które w tym samym mniej więcej czasie były formułowane, gdy chodzi o ten program, bo zastanawiamy się, mit czy rzeczywistość. Mianowicie 2 marca 1919 roku odbyła się w gronie polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu narada na temat tego, jak zaprezentować wobec aliantów kwestię naszej granicy wschodniej. Przypomnę, konferencja pokojowa w Paryżu, która rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku, zajmowała się przede wszystkim Niemcami i w tym kontekście też granicą. Polski i Niemiec. 29 stycznia 1919 roku Dmowski miał to swoje to główne przemówienie przed Radą Dziesięciu, czyli reprezentantami pięciu zwycięskich mocarstw Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch, gdzie przedstawił polski program terytorialny, przede wszystkim, gdy chodzi o. Granicę polsko-niemiecką. Mówił na przemian po angielsku i po francusku. Nawet taki i, i wróg, tak trzeba powiedzieć, sprawy polskiej w Paryżu, jak premier David Lloyd George z Wielkiej Brytanii, powiedział, że mowa była znakomita. I językowo, i merytorycznie. Natomiast co z granicą wschodnią? I tutaj była przed wystosowaniem do aliantów oficjalnej noty polskiej, bo Roman Dmowski, przypomnę, Formalnie był drugim polskim delegatem, w sensie hierarchii, bo pierwszym z urzędu był premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Jan Paderewski. Ale Paderewski przyjechał do Paryża 7 kwietnia, kiedy już wszystko było ustalone de facto. Dlaczego tak późno? No bo musiał po pierwsze zbudować, gabin stworzyć gabinet, przeprowadzić wybory do Sejmu Ustawodawczego. Mała Konstytucja, no wiadomo... Kwestie też polityczne trzymały go w kraju. Więc Dmowski kierował wtedy de facto polską dyplomacją w Paryżu. I ta narada. Słowa, które przytaczam, które tutaj przytaczam, są zaczerpnięte z pamiętnika Stanisława Kozickiego. Można powiedzieć, prawej ręki Dmowskiego wtedy. On był sekretarzem, miał dosłownie tytuł sekretarza generalnego polskiej delegacji. I on zapisał te słowa Admowskiego 2 marzec 1919, czyli miesiąc przed wyprawą wileńską. Jeżeli chcemy naszą sprawę należycie postawić dziś, to musimy przede wszystkim dowieść, że zdolni jesteśmy wytworzyć państwo silne. Że plan, który mamy, plan, który mamy, jest to plan wytworzenia państwa silnego. Otóż, jeżeli się mówi o potrzebie wytworzenia państwa silnego. To nie można, fede, nie można wymawiać wyrazu federacja. Federacja to jest słabość, a nie siła. Zwłaszcza, jak się nie ma z kim federować. Bo w jakiejkolwiek państwo wkroicie tę Litwę w granicach historycznych, to kto tam będzie rządził tą Litwą? Z kim my się będziemy federowali? Przecież nie można sobie wyobrazić kraju w Europie, w którym by panowała większa kasza. Z jednej strony elementu litewskiego, z drugiej elementu białoruskiego, z trzeciej pół-antypolskiej, pół-bolszewickiej anarchii żydowskiej i wreszcie z czwartej ludności polskiej, opartej w przeważnej mierze na większej własności ziemskiej, która musi tam prędko zniknąć. Federacja wymaga przede wszystkim zdolności do kompromisu. Ja śmiało powiadam, że nie ma w Europie ludności dalej stojącej od tej zdolności jak Litwa i inne narody na wschodzie. Czyli, że dążenie do federacji z nimi jest to tworzenie nieładu, rozkładu, anarchii i źródła słabości państwowej. My utrzymujemy, że państwo polskie może być silnym tylko wtedy, jeżeli będzie państwem z centralną władzą polityczną, jak najszerzej samorządny, z jak najszerszą decentralizacją w sprawach kulturalnych, ekonomicznych itd. I 3 marca 1919 roku takie stanowisko. Delegacja polska aliantom przedstawiła, gdy chodzi o kwestie litewskie. To znaczy, jeżeli już Republika Litewska ma powstać, to ma być w ścisłym związku z Polską, a najlepiej jako autonomiczna część Rzeczypospolitej. I to, proszę Państwa, też należy wiązać ten program Dmowskiego z tym, co on zakładał, co powinno stać się na obszarze, który jest absolutnie kluczowy dla przyszłości i Polski, i Litwy, i Związku Polskiej i Litwy, czyli w Prusach Wschodnich, które powinny być podzielone, to znaczy południe, czyli Warmia i Mazury przyłączone do Polski, natomiast reszta z Królewcem jako centrum być, powinna być samodzielną republiką pod pretektoratem Ligi Narodów i złączona Unią Celną z Polską. Ale w każdym razie odseparowaną od Rzeszy Niemieckiej, ponieważ, jak słusznie Dmowski przewidywał, jeżeli będzie taka sytuacja, że terytoria niemieckie będą przedzielone polskim pomorzem, wcześniej czy później Niemcy będą robić z tego pretekst do kolejnego konfliktu o charakterze światowym. 1919 rok. I w tym kontekście Litwa, która powinna być częścią, częścią tego nowego ładu politycznego, w Europie, którego centrum powinno być Polska jako państwo silne. Jak pisał Dmowski do Stanisława Grabskiego na początku konferencji pokojowej w Paryżu, chodzi o to, żeby Polska nie była małym folwarczkiem. Nie chodzi o niepodległość tylko słowną, ale ta niepodległość, żeby była trwała, ona musi mieć Geopolityczne uzasadnienie, czyli Polska musi być na tyle silna, żeby, żeby Niemcy w sensie geopolitycznym nie wygrały tej wojny, chociaż przegrały militarnie. Bo geopolitycznie mogą się okazać, okazać zwycięzcą, kiedy na zachodzie będą miały wyczerpaną Francję, wyczerpaną materialnie i moralnie przede wszystkim, a na wschodzie będą miały słabiutką Polskę, a już nie kolos rosyjski, który był tam w 1914 roku. Także geopolitycznie by wtedy Niemcy wygrały. Jeżeli, żeby uniknąć tego scenariusza, to tak musi wyglądać ten ład polityczny w Europie Środkowej, dlatego też Litwa powinna być najlepiej bezpośrednio włączona do Polski, ciesząc się sporą autonomią. Ale żadne federacje, bo federacja, jak właśnie mówił Dmowski w tych cytowanych słowach, to jest słabość. To już byłby tylko mit. Ponieważ e, teraz nawiązuję do tego, od czego zacząłem, żeby też w jakimś sensie to e, podsumować. E, istotnie ten cały pełen nostalgii, pewien tych wspomnień za krajem historycznym, nie etnicznym, tylko krajem historycznym, ten program e, powrotu do Wielkiego Księstwa Litewskiego, on rzeczywiście był achistoryczny. Znaczy abstrahował od tego, co stało się między trzecim Rozbiorem a początkiem XX wieku. A stało się to, że te wszystkie narody, które tworzyły dawną Rzeczpospolitą, wielu narodów, każde z nich realizowało czy chciało realizować własną politykę. Polacy, Rusini, Litwini, nawet Żydzi, jak wiemy, ruch ze wszystkich tych narodów, które tworzyły dawną Rzeczpospolitą, tylko Polacy byli zainteresowani w odbudowie państwa polskiego. Do tego, do tego, do tego nawiązywał, nawiązywał też Dmowski. Ale czy Piłsudski rzeczywiście tak bardzo się mylił prawda? w tej odezwie? Proszę Państwa, Piłsudski miał całkowitą świadomość i to o tym świadczą jego jego też analizy, czy też rozkazy, które wydawał swoim najbliższym współpracownikom na przełomie 18-19 roku, że Polska jest w dramatycznie trudnym położeniu, bo z jednej strony mamy anarchię rosyjską, rewolucję rosyjską, a z drugiej strony rewolucjonizujące się Niemcy. On miał tego świadomość i też miał świadomość, że Polska, żeby przetrwała tej sytuacji musi być silna. Tylko różnica między Dmowskim a Piłsudskim polegała na tym, że każdy z nich inaczej tą wielkość sobie, czy dochodzenie do tej wielkości, wielkości geopolitycznej, wyobrażali. Dmowski, ten zarys w kontekście Litwy już przedstawiłem, natomiast Piłsudski, Piłsudski zachęcał, ale o niczym nie przesądzał w tej odezwie. Proszę zwrócić uwagę, ta odezwa też mówiła o powołaniu zarządu cywilnego, zarządu cywilnego tych ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który to zarząd cywilny był całkowicie w ręku Polski. Piłsudski podkreślał, że chodzi o zarząd cywilny, a nie wojskowy, bo my tu nie przychodzimy jako okupanci. My przychodzimy, on tego nie sformułował, ale taka była wymowa do swojego słowa, a fakty. To też trzeba oddzielić, prawda? Piłsudski to oddzielał. I też jako, mówię, mówię o sobie, jako historyk, jako historyk też muszę to robić, zwłaszcza gdy chodzi o analizę polityki Piłsudskiego, prawda? Słowa, czyny, prawda? W tym kontekście zapowiedzi, które właściwie nie przeoblekły się w żaden konk konkretny zamiar w tej odezwie. Tam tylko... Prawda, mieszkańcy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z nazwy, z narodowości nienazwali. Natomiast jedyny fakt konkretny, to był zarząd cywilny ziem litewsko-białoruskich, całkowicie podporządkowany pod rząd, który był w Warszawie. W stulecie, w stulecie wyprawy wileńskiej, więc mamy moim zdaniem pewien obowiązek. Pamiętać nie tylko o relacjach polsko-litewskich, ale o szerszym kontekście tych wydarzeń i tych relacji, które nie narodziły się w 1919, nie narodziły się w 1918. Ich kształt, który rzeczywiście cechował się wrogością przez całe dwudziestolecie, w dużej mierze oczywiście był uwarunkowany faktem przyłączenia Wilna i Wileńszczyzny do Polski, słynny tak zwany bunt generała Lucjana Żeligowskiego w 21. Ale trzeba szukać tych głębszych korzeni, a głębsze korzenie tkwią w polityce imperialnej dwóch mocarstw i Moskwy i Berlina. W tym przypadku Berlin, czyli Rzesza Niemiecka jest o tyle, że powiem wymaga uważniejszego spojrzenia ponieważ odnoszę wrażenie jest to temat zupełnie zaniedbywany zapomniany dość wspomnieć że kiedy już niedługo będziemy mieli 30 lat od transformacji tak zwanej to w ciągu tych 30 lat od 89 roku proszę państwa nie powstała żadna nowa polska historia Niemiec to, co jest na rynku, to są tłumaczenia niemieckie albo anglosaskich autorów. Zresztą nie ma też nowej polskiej historii Rosji z wyjątkiem Ludwika Bazylowa, czyli z czasów głębokiej komuny. Niemcy i Rosja, takie dwa, dwa niszowe państewka, kto by się tym zajmował? Lepiej patrzeć, co się dzieje w Nowej Zelandii i W Australii. Tam są ważne sprawy dla Polski. Ale bardzo się cieszę, że Państwo przyszli posłuchać o takich, o takich tematach jak temat mitu czy rzeczywistości Wielkiego Księstwa Litewskiego i dlatego raz jeszcze bardzo dziękuję za Państwa obecność.